Dzień dobry. Dzisiaj troszeczkę spóźniony, ale jestem. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku tutorialu przewodnika, w którym ponownie porozmawiamy sobie o Fusion. W dniu dzisiejszym arcyciekawy temat, jakim jest modelowanie organiczne. Czymże ono jest? W ogóle jak się za to zabrać i w ogóle po co to jest? No, zwykle jest tak, że jeżeli cokolwiek modelujemy, to staramy się opierać nasze modele o jakieś tam wartości określone, czyli powiedzmy o parametry, o właśnie rzeczy, które sobie wcześniej zdefiniujemy w postaci szkicu. Aczkolwiek jeśli chodzi o modelowanie organiczne, to tutaj no, trudno powiedzieć, żeby cokolwiek było określone w sposób parametryczny. Tam się wszystko dzieje może nie na oko, aczkolwiek no właśnie, zobaczymy sobie w dniu dzisiejszym, w jaki sposób w ogóle operować modułem CreateForm, czyli będziemy sobie tworzyć takie organiczne modele. Całości myślę, że dzisiaj się nie uda opanować, ponieważ mnogość opcji, którą Fusion nam proponuje, jeśli chodzi o modelowanie właśnie form, jest potężna. Także dzisiaj tylko za przeproszeniem liźniemy temat. No i co? Działamy. Jeśli chodzi o formy, to to jest tutaj ten fioletowy przycisk, który generalnie pozwala nam właśnie modelować organicznie. Otwórzmy sobie właśnie ten moduł. No i od czego zaczniemy? Tak naprawdę wszystko kryje się tutaj. Będziemy mogli sobie wygenerować pudełko, płaską powierzchnię, cylinder, sferę, torus i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście dzisiaj omówimy sobie wstępnie, że tak powiem, rzeczy związane z modelowaniem tego typu. Postaram się przybliżyć Wam, w jaki sposób z konkretnych modeli korzystać, aczkolwiek całe klo zabawy z modelami organicznymi siedzi tutaj. Tu siedzi nam naprawdę bardzo dużo opcji. Dzisiaj wszystkich nie wykorzystamy. Myślę, że to jest temat na co najmniej dwa odcinki. Nie ma sensu spinać tego wszystkiego do jednego odcinka, bo pewnie temat trwałby z godzinę. Postarajmy się rozbić to może na dwie części i tutaj zajmiemy się właśnie tym elementem. Czymże w ogóle jest to modelowanie organiczne i tak naprawdę w jaki sposób najprościej jest wytłumaczyć działanie? Otóż rozpocznijmy sobie od narysowania plana, czyli takiej płaskiej powierzchni, która będzie miała w sobie podział. Oczywiście standardowo klikamy sobie na powierzchnię, na której będziemy chcieli rysować. No i tu oczywiście mamy możliwość wybrania rodzaju prostokąta. No, ja będę sobie rysował prostokąt od środka, będzie mi po prostu łatwiej, czyli wybieram sobie prostokąt 100 na 100. No i tutaj w domyśle tak naprawdę zwróćcie uwagę na to, że Fusion pozwala nam po pierwsze regulować sobie ilość podziałów, ponieważ standardowo właśnie tworzone elementy będą miały tak zwany podział. No i dodatkowo jesteśmy w stanie sobie chociażby wyregulować wielkość tego naszego prostokąta. Pozostajmy jednak przy tym 100 na 100 i podziale na 4 kawałki. Robimy OK, zostawiamy tutaj, że symetrię na razie nie włączamy i niech to będzie new body. No i w ten sposób powstaje nam prostokąt podzielony na 4. I co tak naprawdę nam to daje? Ja bym chciał teraz, żebyśmy zobaczyli, co się stanie, jak dodamy sobie do naszego modelu drugą ścianę. Żeby ją dodać, wystarczy, że wejdziemy sobie w Modify i klikniemy Edit Form. Teraz ja bym chciał zaznaczyć niejako te dwie krawędzie oraz dodać sobie jakąś tam krawędź. Przede wszystkim zobaczcie, co się dzieje w momencie, kiedy my zaczynamy tym wyginać. Tak? Widzimy, że ten nasz prostokąt zaczyna tworzyć nam krzywą. Tak? Prawda jest taka, że my będziemy w stanie wpływać na kształt tej krzywej właśnie przy okazji wyciągania jej w różnych kierunkach. Fajne jest w Fusion to, że mamy możliwość podglądania niejako, w jaki sposób wygenerowana jest ta nasza krzywa. I tutaj bardzo pomocne jest zapamiętanie sobie skrótu, który pozwala nam podejrzeć niejako, z czego ona jest zbudowana. Ponieważ zwykle te wszystkie krzywe, które tu się tworzą, one są na podstawie prostych. Zobaczcie, jak klikniemy sobie Alt plus 1, to jest ta nasza bazowa substancja, z której my tak naprawdę ten element stworzyliśmy. I teraz w zależności od tego, jaka będzie różnica, ten nasz łuk, który tutaj będziemy mieli, będzie wynikał z tej odległości i z tej odległości. Tak, i w zależności od tego, jaka będzie różnica między odległością a odległością B, tak będziemy mieli zbudowany ten nasz łuk. I z powrotem możemy sobie sprawdzić, jak będzie wyglądać podgląd. I tutaj mamy do tego skrót klawiszowy Alt 3.
czyli generalnie będziemy mieli podgląd tego, w jaki sposób zbudowana jest ta nasza konstrukcja. Oczywiście mamy też możliwość podglądania przy okazji jednej i drugiej konstrukcji, znajduje się pod skrótem klawiszowym Alt plus 2. Także to są ważne skróty klawiszowe, które na dzień dobry powinniśmy opanować, które na dzień dobry powinniśmy znać. Alt plus 1, Alt plus 3 będą nam po prostu wynik naszego działania pokazywać. No i właśnie, słuchajcie, tutaj wchodzi jeszcze kwestia Edit Mode. Czyli tak naprawdę będziemy w stanie stwierdzić, w jaki sposób my będziemy tą naszą bryłę modyfikować. Czyli niejako jesteśmy w stanie wpływać na to, w jaki efekt będziemy uzyskiwać. No i jeśli chodzi o modyfikacje, to tutaj mamy możliwość, po pierwsze, modyfikacji face'ów. Face'y to są te powierzchnie, które tutaj się znajdują. Mamy możliwość modyfikacji tak zwanych linii podziału, tak, czyli to będą te elementy, które możemy sobie zaznaczyć na żółto, oraz tak zwanych vertexów, czyli tak naprawdę punktów, które rozdzielają nam te nasze wszystkie elementy. Jesteśmy w stanie sobie pojedynczym vertexem wpływać na to, jak będzie się ta nasza bryła zachowywać, tak? Czyli zobaczcie, na podstawie tylko i wyłącznie pojedynczej powierzchni zbudowanej z czterech prostokątów jesteśmy w stanie wykorzystywać ją do tworzenia naprawdę krzywych, ładnych, organicznych kształtów. A wszystko bazuje na kilku prostokątach, tak? Zobaczcie, tu już mi się jeden załamał. Widzę, że jest mały problem z nim. To ja go sobie już wyprostuję. I powiedzmy tą moją powierzchnię pokażę. I tu już powolutku zaczyna nam się robić mały problem, ponieważ tu nam wchodzi jakaś taka dodatkowa konstrukcja. Tutaj powinien znaleźć się trójkąt. No dobra, ale w każdym razie podejrzyjmy sobie, co ja tutaj wymodziłem. Generalnie efektem finalnym jest właśnie taki kształt. Kolejna rzecz, ponieważ ten Edit Mode, on pozwala nam niejako bawić się w zasadzie w różny sposób, ponieważ możemy elementy skalować, przesuwać i obracać. I każdy z tych elementów, każdy z tych tak naprawdę punktów powierzchni i krawędzi jesteśmy w stanie modelować w różny sposób. Ja sobie teraz powrócę do tego, co było, mniej więcej tak, żeby mieć jednak te kłady. Zaznaczę sobie powierzchnię i teraz wchodząc w Edit Mode, zobaczcie, że mamy możliwość różnych edycji. Tutaj należy spojrzeć na to gizmo, ponieważ to gizmo jest tutaj kluczowe. Te elementy będą nam tą powierzchnię obracać, zarówno w jednym, jak i w drugim kierunku. Możemy to przesuwać w płaszczyźnie, czyli do tego będzie służyć ten kwadracik, zarówno w jednej, jak i w drugiej płaszczyźnie. I kolejna rzecz, którą mamy, oczywiście jest też trzecia płaszczyzna, którą możemy sobie majstrować, ponieważ to gizmo działa w każdym kierunku. I mamy jeszcze skalowanie, tak? Czyli możemy sobie skalować. Tutaj do tego służą te dwa tutaj suwaczki. Mamy skalowanie po powierzchni X i Y, tu mamy tylko w X, a tu mamy tylko w Y. Także generalnie zobaczcie, że możliwości edycji jest mnóstwo. I tutaj mamy możliwość również wybrania samego rodzaju manipulacji. Zobaczcie, w tej chwili mamy tak zwany element kombinowany, czyli tak naprawdę możemy obracać, skalować i powiedzmy przesuwać na jednym gizmo, ale mamy możliwość chociażby wyboru tylko i wyłącznie przesuwania. I to wszystko znajdujemy sobie tutaj w Edit Form. Możemy tylko i wyłącznie obracać, czyli mamy możliwość tylko i wyłącznie obrotu w tym momencie, a możemy też tylko skalować, tak? Czyli generalnie sobie tutaj możemy przesuwać te elementy. I oczywiście mamy multi, czyli możemy sobie wybrać każdy z elementów. Także sami widzicie, że możliwości manipulacji naszymi modelami jest całkiem sporo. Możemy tak naprawdę powyciągać, modyfikować naszą bryłę w sposób taki bardzo mocno organiczny. Możemy sobie ją wypychać, wciągać, przesuwać, skalować. Także naprawdę bardzo ciekawa opcja, jeśli chodzi o tworzenie różnych elementów. I tutaj jeszcze należałoby zauważyć jedną rzecz, ponieważ jak będziemy sobie tworzyć takie troszkę bardziej złożone rzeczy, to należałoby wiedzieć tak naprawdę, na czym polega to modelowanie organiczne, na czym tak naprawdę należałoby się oprzeć, tworząc konkretne modele. Otóż właśnie tutaj w tym miejscu pomogą nam te predefiniowane bryły. Na przykład gdybyśmy chcieli sobie, tak dla przykładu, stworzyć sobie szklaneczkę, to ja się oprę tutaj standardowo na zielonej i czerwonej osi, to zobaczcie, że po prostu dodajemy sobie w bazie cylinder, dodajemy kilka tam powiedzmy ścian, jakąś wysokość, będzie strasznie duża szklanka, ale nieważne. No i tu cóż, pozostajemy sobie przy 100 cm, ilość powierzchni zostawimy tak jak jest domyślnie, no i na razie symetrii żadnej nie będziemy stosować. I teraz tak,
Póki co, standardowo podeszlibyśmy do tematu na zasadzie: OK, mam już podstawę, mam już cylinder, nadam mu grubość poprzez funkcję thicken, no i mam szklankę. Otóż właśnie chciałbym tutaj pokazać Wam jeszcze możliwość zaznaczania różnych powierzchni. Otóż, po pierwsze, my mamy możliwość zaznaczania konkretnych elementów i manipulacji konkretnych elementów. Jeżeli teraz wybiorę sobie Modify, jestem w stanie sobie te konkretne elementy wypychać i wciągać, ale oprócz tego mam możliwość zaznaczania tak zwanych loopów. Loopy to nie jest nic innego jak zbiór wszystkich krawędzi, które wchodzą nam w skład naszego elementu, czyli mamy na to skrót klawiszowy Alt-P i tu już, zobaczcie, mam zaznaczony cały loop. I teraz cała fajna zabawa polega na tym, że podczas kliknięcia Edit Form mam możliwość tworzenia kolejnych i kolejnych elementów, które będą kopiami. W jaki sposób to robimy? Wciskamy sobie Alt na klawiaturze i zobaczcie, że mogę sobie stworzyć kolejną linię, która będzie po prostu kopią, z tym, że będzie połączona. I teraz, używając funkcji skala, jestem w stanie również stworzyć sobie kolejny element. I teraz kolejny element, którym sobie pójdę w dół. Mogę go rozciągnąć mniej więcej tutaj, do tego miejsca. OK, i teraz znowu z Altem zmniejszę sobie poprzez skalowanie. Używam oczywiście skalowania ku środkowi. No i zamknę sobie tutaj tą powierzchnię. Zrobimy OK. I teraz właśnie, zobaczcie, w jak fajny sposób możemy sobie kolejne i kolejne powierzchnie tworzyć. W jaki sposób to zamkniemy? Otóż mamy do tego funkcję, która zatyka nam otwór. Ponownie zaznaczę sobie całego loopa i wejdę w Modify i mamy coś takiego jak Fill Hole. I teraz oczywiście mamy możliwość wyboru sposobu, w jaki to zostanie zamknięte. Ja bym nie chciał, żeby to zostało zamknięte w ten sposób, tylko chciałbym nie jako reduction, tylko po prostu jako collapse. I w tym momencie tworzy nam się taka zamknięte dno szklanki. OK. No i teraz ponownie zrobimy sobie dno jakieś, tak? Czyli zrobimy sobie po prostu, dokończymy tą szklankę, żeby to była całkowicie zdefiniowana bryła. Czyli znowu Alt-P, żeby zaznaczyć całego loopa. Wybieram sobie edycję, Edit Form. No to co? Dobrze by było teraz sobie najzwyczajniej w świecie przeskalować to ku środkowi. Dodam tak ze 2. No i tu już zamkniemy sobie tą szklaneczkę. Dlaczego tu zrobiłem to dodatkowe, ten dodatkowy element? Ponieważ zwróćcie uwagę na to, że odległość tej krawędzi od tej krawędzi definiuje nam kąt zaokrąglenia, w zasadzie promień zaokrąglenia. Im bliżej będzie ta krawędź, tym mniejszy będzie ten kąt. Zobaczcie, jeżeli ja sobie go odsunę i podniosę ku górze, to nam się ten kąt zdecydowanie zwiększa, tak? Czyli tak naprawdę w zależności od tego, jak nisko będzie ten fragment, tak bardzo będzie nam się zaokrąglać. Można też sobie zrobić podejrzenie, jak ta bryła się zachowuje na tak zwanych kładach, czyli widać, że ta odległość w tym kącie, czekajcie, włączę sobie mój ołóweczek, im mniejszy będzie ten odcinek, tym mniejszy będzie promień tego zaokrąglenia. Także to też jest kluczowa kwestia. No i cóż, mamy już, powiedzmy, tutaj zmniejszony ten kąt. Jeszcze sobie tutaj też zmniejszymy poprzez przeskalowanie go na zewnątrz. O, i jeszcze troszeczkę do góry. Dobra. Podejrzymy sobie Alt plus 3. A wręcz, słuchajcie, możemy sobie zaznaczyć oba. Czyli klikniemy sobie całą powierzchnię, bo loop działa też na powierzchnię. Także to też jest ogromna zaleta. I możemy sobie go najzwyczajniej w świecie troszeczkę podnieść, żeby ta nasza szklanka, powiedzmy, no, nie przewracała się. OK. No i cóż, tutaj ponownie zamkniemy sobie tą powierzchnię, czyli Alt-P, żeby zaznaczyć całego loopa. I klikamy sobie nie w Modify, a w Fill Hole. I robimy OK. No i w ten oto sposób, słuchajcie, powstała nam taka, powiedzmy, szklaneczka. Oczywiście jesteśmy w stanie dodatkowo sobie ją modyfikować. Gdybyśmy na przykład chcieli teraz z tego zrobić kubek z, powiedzmy, z uchem. W jaki sposób możemy to zrobić? Otóż mamy, patrzcie, możliwość edycji tej powierzchni na zasadzie takiej, że zabierzemy mu jedną powierzchnię, czyli tak naprawdę usuniemy sobie deletem ten fragment. Ja sobie jednak przejdę tu na podgląd w ten sposób. I teraz tak, zaznaczę sobie to jako loop,
czyli Alt plus P powinno zaznaczyć. I ponownie, używając funkcji wypychanie jako fragmentu, czyli znowu wejdę sobie w edycję. Teraz tak, pytanie, czy ja będę w stanie się ułożyć względem tego prostopadle. Spróbujemy. Coordinate Space musimy sobie zmienić i spróbujemy sobie dopasować się do tego elementu. Zobaczcie, że po wyborze Coordinate Space możemy sobie dopasować nasze gizmo do naszej powierzchni. No i teraz tak, po pierwsze, zmniejszmy go sobie troszeczkę. OK. Pamiętajcie o wciskaniu Alta, tak? Czyli tutaj sobie dodamy tak. I teraz, dobra, to już mi się podoba. Teraz jedziemy sobie w dół. Troszeczkę się odsuniemy, czyli znowu klikam sobie za każdym razem, czy to odsuwam, czy skaluję, czy obracam, dodaję sobie Alta, jeżeli chcę modyfikować dany element. I ponownie z Altem wypychamy sobie kolejne fragmenty. I pojedziemy sobie w dół. Dobra, chyba troszeczkę przegiąłem, nie sądzicie, z długością tego uchwytu. Zaznaczę sobie całość i spróbuję to sobie przesunąć bliżej o... No, tylko że tutaj schrzaniłem, wydaje mi się, bo się przesunęło nie w tę stronę, co chciałem. Teraz, żeby to gizmo mi pracowało tak, jak należy, musiałbym tak naprawdę... Dobra, jeszcze spróbujemy. Raz, dwa, tak i te dwa. Zaznaczamy wspólnie z kontrolem. O, teraz już powinien się w odpowiedniej powierzchni pchać. Dobra, i teraz już będzie ten kubek taki bardziej w porządku. I jeszcze bym chciał zmniejszyć sobie wielkość tej rączki, czyli zaznaczę te powierzchnie. I tu używając funkcji skalowania, ale tylko i wyłącznie w tym obszarze, czyli zobaczcie, on będzie się skalował tylko i wyłącznie po powierzchni prostopadłej do zaznaczonych, zrobimy OK. No to zobaczmy teraz, jak tak naprawdę nasz kubek wygląda na podglądzie. No dobra, prawie dobrze. Chyba jednak tak będzie lepiej. Dobra, w każdym razie oczywiście moglibyśmy sobie tego loopa zamknąć. Moglibyśmy tutaj dodać mu, że tak powiem, zamknięcie tego fragmentu, ale ja bym chciał, żeby ten kubek wyglądał tak i tutaj dodamy sobie pod spodem jakiś tam fragment zamykający, czyli musimy wejść sobie w Modify i Fill Hole i zrobimy OK. Z tym, że właśnie, jeśli chodzi o dodatkowe elementy, które chcielibyśmy na przykład, aby były symetryczne, bo o tym zacząłem mówić i nie dokończyłem, to mamy możliwość wprowadzania tak zwanej symetrii. I symetria może dotyczyć właśnie elementów, które sobie wprowadzamy w danym miejscu. Z tym, że zwykle, jeżeli tworzymy jakieś rzeczy symetryczne, to starajmy się tą symetrię dodawać na samym początku. Ja spróbuję tutaj dodać sobie symetrię. Nie, tu będę miał error, bo elementy nie są względem siebie symetryczne. Spróbujmy jeszcze raz, ciach, tutaj tą i tą powierzchnię, nie, nie da rady. Ze względu na to, że prawdopodobnie tutaj występuje jakaś niesymetria, Fusion się obraził na mnie i nie chce mi tej symetrii stworzyć, no to najwyżej pokażemy na innym elemencie. No cóż, ale ja bym chciał, żeby ten kubek był troszeczkę wyższy. W jaki sposób możemy to zrobić? Otóż, najzwyczajniej w świecie wystarczyłoby dodać sobie dodatkowego loopa, czyli dodajemy Alt B. I teraz zobaczcie, że mamy możliwość dodania sobie kolejnych elementów właśnie tego typu poprzez kliknięcie tak zwanego Insert Edge'a. Czyli jesteśmy w stanie sobie dodać kolejną powierzchnię i ona nam stworzy element, który będzie wędrował nam po powierzchni sąsiadujących bloków, sąsiadujących powierzchni. No i tutaj powiedzmy, ten element już mi wystarczy i teraz chciałbym sobie troszeczkę podnieść, no to zaznaczę sobie tą i tą powierzchnię, a następnie z tych dwóch powierzchni zrobię sobie loopa, czyli Alt P i automatycznie mogę sobie to podnieść. Robię Modify i lecimy w górę, tak żeby ten nasz kubek, powiedzmy, był troszeczkę wyższy. Jeżeli chcemy go sobie jeszcze rozszerzyć ku górze, oczywiście możemy. Możemy sobie tak go troszeczkę tutaj podnieść. Wszystkich funkcji, słuchajcie, na pewno nie będziemy dzisiaj omawiać, ponieważ ich jest naprawdę mnóstwo. Jedyne, co chciałem wam pokazać, to jak fajne jest to narzędzie, w jak prosty sposób one pozwala tworzyć nam takie organiczne kształty, które oczywiście jesteśmy w stanie standardowo sobie stworzyć, ale elementy takie właśnie, takie losowe. Powiedzmy, że chciałbym sobie tutaj wypchnąć kawałeczek, no to oczywiście mam taką możliwość. Co jest fajne, że jeżeli ten skok wam nie odpowiada, bo jest na przykład za duży, bo te 5 mm robi nam tutaj całkiem dużo zmian. Wystarczy się zbliżyć do modelu i zobaczcie, że ten skok automatycznie robi się mniejszy, tak? Czyli im bliżej modelu jesteśmy,
tym ten skok będzie bardziej precyzyjny. To powiedzmy, że chcielibyśmy sobie tak w postaci takiej beczułki zrobić ten nasz element, ten nasz kubeczek, no to ja sobie go troszeczkę delikatnie rozszerzę. Będzie taki bardziej kufel w sumie. I widzicie, w jak fajny sposób możemy tworzyć organiczne kształty, które no, po na przykład wydrukowaniu będą całkiem ciekawie wyglądać. Dobra, kończymy naszą formę, czyli klikamy w Finish Form i ten element, on jest jak najbardziej do edycji. My go możemy na przykład podziurawić, dodać sobie jakieś dodatkowe elementy typu otwory, typu fragmenty, które chcielibyśmy sobie z tym spiąć i to też będzie działać. Zobaczcie, jeżeli ja stworzę sobie powiedzmy powierzchnię konstrukcyjną i na tej powierzchni konstrukcyjnej chciałbym sobie dodać jakiś element, na przykład na szybko stworzymy sobie tutaj okrąg. OK. I wyekstrudujemy sobie powiedzmy jakiś tam elemencik i chcielibyśmy go sobie dodać. Robię join. OK. To ta bryła jest jak najbardziej edytowalna. 2 mm na przykład. Zobaczcie, że możemy sobie takiego fileta również tutaj dodać i bezproblemowo on też będzie współgrał z tą naszą bryłą, mimo iż jest to element organiczny. Stworzenie takich obudów o takich organicznych kształtach, nie wiem, pad do Xboxa, w tym momencie nie powinien stanowić dla Was już wyzwania, ponieważ wiecie, w jaki sposób sobie można modelować elementy, bazując właśnie na chociażby formach. Utworzę sobie nowy plik, żeby pokazać Wam jeszcze kilka ciekawych smaczków. Na podstawie chociażby boxa jesteśmy w stanie sobie robić różne rzeczy. Jeśli chodzi o box, no to tutaj tworzymy go w bardzo podobny sposób jak cylinder. Zrobię sobie 150 na 150. No i zobaczcie, tutaj dokładnie taka sama historia jest, jeśli chodzi o zagęszczanie elementów. I zwróćcie uwagę, jak zmniejsza się automatycznie ten promień zagięcia na krawędzi, jeżeli dodajemy sobie kolejne segmenty. I tutaj moja rada, jeżeli chcecie, żeby wasze tworzone przez was elementy były mocno obłe, żeby właśnie były takie bardzo organiczne, to też starajcie się na dzień dobry nie dawać za dużo tych segmentów, bo owszem, będziecie w stanie bardziej precyzyjnie, powiedzmy, dane fragmenty elementów sobie robić, aczkolwiek czasami jest tak, że chcąc zachować tą obłość, właśnie ten organiczny kształt, starajmy się właśnie nie dawać zbyt wielu tych podziałów, ponieważ one będą nam mocno te narożniki zaostrzać, tak? Czyli będziemy tutaj mieli taki efekt. Troszeczkę przyjrzyjmy się możliwościom modyfikacji, ponieważ tak jak mówię, dla mnie najważniejszym elementem jest to, że mogę sobie przechodzić z jednego widoku do drugiego. To jest bardzo wygodna rzecz. Tutaj jesteśmy w stanie, powiedzmy, kontrolować sobie wszystkie wystąpienia właśnie naszych powierzchni i w pewnych sytuacjach będziemy widzieć właśnie, co niedobrego zadziało się z naszą bryłą, co tak naprawdę, gdzie mógł powstać problem właśnie w którymś z tych elementów, właśnie w tym podglądzie, bo jeżeli zdarzy się nam, że przegniemy w jakimś kierunku, że wyciągniemy za mocno i stworzy nam się samoprzecinająca się bryła, to będziemy w stanie to prosto skontrolować, przechodząc właśnie na widok kładów. Także to jest ogromna zaleta, że to wbudowane tutaj mamy w Fusion. Przypominam, Alt 1, Alt 3. Kolejna rzecz to są tak zwane modyfikatory i tu myślę, że podstawowym takim elementem, o którym chciałem Wam mówić, to będzie ta symetria. Po kliknięciu, powiedzmy, wybranych elementów, to zobaczcie, tworzy nam się taka linia. I ta linia mówi nam, że cokolwiek zrobimy na tej połowie, automatycznie też będzie edytowane na drugiej, tak? Możemy sobie tą symetrię zrobić na przykład w drugą stronę też. Możemy dodać tak naprawdę dwie symetrie i robimy OK. Czyli tak naprawdę w tym momencie cokolwiek zmienię w tej bryle będzie dotyczyć każdego fragmentu, tak? Czyli mogę sobie teraz wyciągnąć, tworząc poszczególne elementy tego typu. Na przykład. To są tylko takie przykładowe, powiedzmy, zastosowanie. To nie tyczy tylko i wyłącznie elementów zbudowanych z prostokątów. Można to też tak naprawdę symetrię dodać sobie chociażby w cylindrach, można dodać sobie chociażby w kuli, którą też możemy sobie stworzyć. I ta symetria zdecydowanie fajnie pomaga, znaczy fajniej pomaga. Bardzo mocno pomaga nam właśnie w tworzeniu elementów typu właśnie pad do Xboxa. Zobaczcie, tutaj ten kształt już powolutku nam się wyświetlał, gdyby nie to, że tą górę zrobiłem. Aczkolwiek zobaczcie, w jak prosty sposób, przez przypadek tak naprawdę, nie wiedziałem, co ja tutaj tworzę, to jest czysty fun, jesteśmy w stanie sobie tworzyć bardzo ciekawe, organiczne kształty. Oczywiście
wszystkie dodatkowe elementy związane chociażby, jakbym na przykład chciał stworzyć sobie taką wazę, no to nie ma najmniejszego problemu, jestem w stanie sobie powiedzmy wywalić te fragmenty. Dobra, tutaj sobie usunę, ok. Zrobimy delete i stworzyła nam się taka pusta skorupka w środku. No to mamy taką funkcję, która pozwala nam niejako stworzyć z tego jakąś tam skorupę. W standardowym modelowaniu solidowym mamy coś takiego jak skorupę, to tutaj mamy coś podobnego, tylko że nazywa się to thicken. Wchodzimy sobie w modify, klikamy w thicken, zaznaczamy naszą powierzchnię i zobaczcie, możemy sobie po prostu dodać na przykład 3 mm skorupkę. Automatycznie mamy też podgląd tej naszej bryły i mamy stworzoną taką dziwną miseczkę. Także tworzenie rzeczy właśnie przy pomocy tych narzędzi związanych z modelowaniem organicznych jest mega ciekawe, mega fajne i tu jesteście w stanie sobie tworzyć bardzo, bardzo ciekawe kształty. Jeśli chodzi o pozostałe modyfikatory, czyli chociażby insert edge, subdivide, czyli podzielenie na poszczególne elementy, to ja myślę, że pozostawię to na kolejny odcinek. Głównie dzisiaj chciałem pokazać Wam właśnie taką zajawkę związaną chociażby z tym modelowaniem organicznym. Powiedzmy, że przyjdzie Wam do głowy zbudowanie sobie własnej ramy do roweru, to oczywiście macie taką możliwość, ponieważ w Edit Form mamy też możliwość tworzenia elementów bazujących na szkicu. Także to też jest ciekawe. Stworzymy sobie na przykład teraz szkic, niech to będzie ta płaszczyzna. No i teraz wybiorę sobie powiedzmy spline'a. OK, nie będzie to moja rama do roweru, aczkolwiek ja bym chciał na bazie tego spline'a, na bazie tego szkicu stworzyć sobie na przykład coś takiego jak pipe. Czyli tutaj dokładnie taka sama historia jest związana z stworzeniem poszczególnych elementów na podstawie szkiców. To mamy też oczywiście w standardowym solidowym modelowaniu mamy możliwość wyboru podglądu, czyli tak jak w przypadku Alt 3, Alt 1 mamy dokładnie taką samą historię. No i tutaj jesteśmy w stanie sobie na przykład zmieniać parametry tych wszystkich wyciągnięć. Fajne jest to, że mamy chociażby możliwość wybrania tak zwanego end type'u, czyli możemy wpłynąć na to, jak będzie zakończony ten nasz pipe. Zobaczcie, że mamy chociażby wężyka do zrobienia lub, czyli takie spajki, lub najzwyczajniej w świecie po prostu zaokrąglone końce. No tutaj nam wyszła taka glizda trochę, no ale nieważne, zawsze możemy ją sobie później przeedytować, dorobić jej tutaj siodełko, to się chyba nazywa, no i powstanie nam robaczek. Także jeśli chodzi o modelowanie tego typu, to tutaj jest jeszcze naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy. W dniu dzisiejszym tylko i wyłącznie zajawka z mojej strony, żebyście się zaczęli tym bawić. Jeżeli macie jakieś pytania albo pomysły na to, co należałoby wrzucić do kolejnego odcinka, to oczywiście dajcie znać, bo możliwości jest bez liku. W przyszłym odcinku myślę, że zajmę się w zasadzie już konkretnie modyfikatorami, czyli postaram się przygotować pliki, które będą właśnie związane z kolejnymi operacjami, które możemy wykonać. No i tyle, no bawcie się, dawajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba w ogóle tego typu modelowanie, bo uważam, że potencjał jest potężny. No i jeżeli będziecie chcieli, powiedzmy, jakieś tam konkretne modele, to możemy na przykład zrobić sobie ankietę i wybierzecie sobie konkretny model, który będziemy robić. W dniu dzisiejszym to wszystko. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was na śmierć. Będziecie sobie modelować tym modułem organicznym. Uważam, że potencjał jest potężny. Oczywiście, bardzo serdecznie dziękuję patronom za wspieranie mnie w działaniach i rozwoju kanału. Będę się starał publikować raz na tydzień, tak jak już w zeszłym tygodniu mówiłem, żeby jednak co tydzień jakiś odcinek lądował na YouTube, oczywiście z nowościami. Ja myślę, że powolutku zbliżamy się do ciekawych rzeczy związanych chociażby z modelowaniem typowo pod obróbkę na maszynach, aczkolwiek to jest jeszcze kilka odcinków, ja też dojrzewam do tego, żeby zająć się CAM-em. Czeka nas mniej więcej jeszcze z takich grubszych tematów modelowanie powierzchniowe, czyli będziemy sobie powiedzmy stworzone przez nas bryły jeszcze edytować. Ostatnio się z tym dość mocno zderzyłem i musiałem całkiem konkretne tematy właśnie ogarniać w Fusion, wygenerowane w innych programach. Ponieważ czasami na przykład zdarzy się, że modele dostaniecie chociażby w Stepie albo w OBJ i coś z nimi trzeba zrobić, na przykład nie wiem, zmienić
promienie na zaobleniach. No i tam już wchodzi właśnie praca na powierzchniach, ale to już myślę, że w kolejnych odcinkach. Na dzień dzisiejszy raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję patronom. Jeżeli będziecie chcieli postawić wirtualne piwko, bardzo serdecznie zapraszam na patronite'owe prototypy. Raz jeszcze dzięki i widzimy się już niebawem. Cześć!